Podczas naszej ostatniej wizyty w modelarni jej instruktor zapraszał nas serdecznie na zawody latawcowe, które odbyły się 3 października tego roku w Lesznie. My ze swej strony życzyliśmy mu wszystkiego najlepszego. Czy ekipa zrealizowała te nasze życzenia? Tak, pogoda dopisała. Nie liczyliśmy na jakiekolwiek sukcesy, a jednak żeśmy przywieźli. Ja zdobyłem pierwsze miejsce w kategorii seniorów, a kolega Adam... Drugie miejsce w kategorii młodzików. Z jakim sprzętem, jaki sprzęt tam demonstrowaliście? Te latawce, które żeśmy zbudowali, są latawcami troszeczkę bardziej rozbudowanymi od tradycyjnych latawców, dlatego że w tej chwili już każdy buduje jakoś inaczej niż tam 10-15 lat temu i kolega Adam zrobił też troszeczkę inną konstrukcję niż tradycyjną, a moja konstrukcja składała się praktycznie ze szmaty, to znaczy tak jak prawdziwe spadochrony, tego typu latawiec. Czy ten występ w Lesznie był waszym ostatnim występem? Nie, ten występ był eliminacją do Mistrzostw Polski i miałem przy okazji zdobytych tych laur, żeśmy się zakwalifikowali na Mistrzostwa Polski. Gratulujemy serdecznie. Jest to niewątpliwy sukces w olsztyńskiej modelarni. No na pewno. Jakie miejsce zajęliście? No ja zdobyłem 3 miejsce w kategorii młodzików na tych mistrzostwach. O, pan Piosik. A ja zdobyłem 6 miejsce w kategorii juniorów. Podnosząc w tym czasie ilość punktów naszego zespołu, które łącznie klasyfikowało się na 2 pozycji w kategorii aeroklubów, które żeśmy reprezentowali. Nasza ekipa składała się z 2 członków modelarni z Wolsztyna i jednej z Leszna. Czyli było was 3 na tych mistrzostwach? Tak. Właśnie przed sobą mam dyplom za zajęcie 2 miejsca. I na tym dyplomie niestety widzę napis Aeroklub Leszczyński. Tak, no tak jak już na poprzednim spotkaniu zaznaczyłem, że nasza modelarnia jest modelarnią, która należy pod Aeroklub Leszczyński. Także my żeśmy byli firmowani z Leszna. Po prostu ekipa leszczyńska wystawiła Aeroklub Leszczyński wystawił 2 ekipy. Czyli ta nasza pierwsza ekipa, to znaczy, która składała się z większości zawodników z Wolsztyna, zdobyła to 2 miejsce zaszczytne. Czyli ekipa zawodników z Wolsztyna zdobyła 2 miejsce dla Aeroklubu Leszczyńskiego. Tak. W takim układzie mamy nadzieję, że dzięki zainteresowaniu się szerszemu sportem latawcowym oraz modelarnią uda się wreszcie znaleźć sponsorów i będziecie mogli występować jako zawodnicy z Wolsztyna i z klubu wolsztyńskiego. No myślę, że tak, tylko że nie wiem, czy nam się to uda. To wszystko co czas pokaże. Zobaczymy. No w każdym razie ja dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do modelarni. Zajęcia odbywają się w środy i w soboty. W soboty praktycznie to jest nie obowiązkowo. Tak jak komu pasuje, to przychodzi w soboty. A w środy zajęcia są zawsze. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo.